Witam Państwa. Kolejna ciekawa propozycja firmy Dreamer. Model Kaplan, zbudowany na Fordzie Transicie Custom. Ktoś by się zapytał, czy można w samochodzie kempingowym o długości niecałe, trochę ponad 5 metrów, zbudować normalny kemping, który będzie miał i prysznic, i toaletę, kuchnię, i 4 miejsca do spania. Okazuje się, że można. Mamy podnoszony dach, na górze łóżko do spania dwuosobowe. Z tych miejsc do jazdy jest 6 miejsc do jazdy, 2 fotele z przodu, 2 tyłem do jazdy, 2 w kierunku jazdy. Z tego rozkładamy kolejne spanie. Tu załóżmy dla dzieci, bo to spanie jest troszeczkę krótsze. Po tej stronie mamy blok kuchenny, wyposażony w kuchenkę gazową, z lewo zmywak. Z tyłu widać lodóweczka, co prawda mała trochę, ale jest. Kompresorowa, czyli na 12 V, nie wymaga zasilania na gaz. I proszę Państwa, co jest najciekawsze, na dole w podłodze pod tą klapą znajduje się prysznic. I zawsze możemy się w każdej chwili wykąpać w tym samochodzie, stojąc przy podniesionym dachu, mieścimy się, a z boku, obok prysznica, mamy pod siedziskiem toaletę. Toaleta się wysuwa i też korzystamy z toalety. Jest to co prawda trochę mało komfortowe, ale w tak małym samochodzie, w tak małej przestrzeni udało się zmieścić wszystkie elementy niezbędne do naszego kamperowania. Podwozie Ford Transit Custom, silniki 130 koni lub 170, możliwość automatycznej skrzyni biegów, nawigacji, czujnik deszczu, czujniki parkowania, kamera cofania, stacja multimedialna, także bardzo bogate wyposażenie jak w osobowym samochodzie, skórzana kierownica, duże multimedia, bardzo fajny samochód. Myślę, że jest to fajna oferta dla osób podróżujących właśnie na weekendy, do zwiedzania, szybkie auto do przemieszczania się, które też spełnia wszystkie funkcje kempingowe. Idealnie dla czteroosobowej rodziny. Będę oglądać. Tutaj, jak widzimy, mamy podłogę prysznicową. Tutaj jest prysznic zewnętrzny. Wpinamy słuchawkę i możemy się wykąpać. Toaleta dostępna tutaj jest pod tym siedziskiem. Podnosimy to siedzisko, możemy skorzystać z toalety. Tutaj mamy sterowniki. Panel kontrolny pokazuje nam, ile mamy wody, jak są naładowane akumulatory. Obok włącznik boiler gazowy, czyli podgrzewana woda z gazu, i sterownik do wybasto. A tu mamy instrukcję, do jak podnosimy dach. I przy podniesionym dachu możemy spokojnie sobie stanąć i tutaj na tym małym natrysku się wykąpać. Bardzo fajna kompresorowa lodóweczka. Tutaj mamy szafeczki kuchenne. W tak małej przestrzeni udało się zmieścić wszystko. I lodówka, i natrysk, i toaleta, z lewo zmywak, kuchnia. I jeszcze mogą jechać wygodnie 4 osoby, a nawet 6.